Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, szukamy jeszcze klientów dla Goroka. Powinno być ich dwóch, więc powinniśmy wydać tylko stówkę. Więc trzeba się uważnie rozejrzeć za ludźmi, ponieważ trochę ich jest, a ja ich gdzieś ominęłam. Dlatego zaraz sobie poszukamy tych osób. I w sumie przydałoby się gdzieś może iść, tylko w sumie nie mam pomysłu, gdzie moglibyśmy się udać. Tam na górze moglibyśmy na spokojnie, z tego co widzę, pokraść przedmioty, bo nikt się nie czepia o to, że tam chodzimy. Na pewno będzie chciał ćwiczyć Uwe, dlatego wypadałoby tutaj Uwe znaleźć. On gdzieś powinien sobie tutaj chodzić. Wszystko w porządku, tak, ty nie chcesz ze mną gadać, Stasz, to mamy inne rzeczy z tobą do roboty. No i dobra, musimy poszukać, bo ja szczerze mówiąc już sobie zapomniałam, sprawdzałam to w poradniku i już nie pamiętam, kto chciał, a kto nie chciał tutaj robić interesików, także musimy posprawdzać i zobaczyć. Nie mam za bardzo też planu na dzisiejszy odcinek, dlatego... Cóż, będzie jak będzie też z drugiej strony. Ortan, czy ty może byś nie chciał? Nie chciałbyś. Kurde, ktoś jeszcze chciał oprócz Uwe. I ja nie zakodowałam, kto to był. Niedobrze, bo teraz będę błądzić po obozie. I niepotrzebnie tak długo szukać. Tutaj z tego co kojarzę, nikt nie chciał z tych typów, którzy sobie ćwiczą. Ty też nie chciałeś, nie? Nie chciałeś. Cholera jasna, no. Siema, Gorok. Pytanie, gdzie jest też Uwe, bo... Okej, Uwe stoi tu. I Uwe będzie chciał. Chciałby się nauczyć walki dwuręcznym orężem? Po co? Przecież jestem dobrym wojownikiem. Człowiek uczy się całe życie, więc wkrótce twoja wiedza będzie przestarzała. Gorok pokaże ci nowe sztuczki. Interesujący punkt widzenia. W porządku, pogadam o tym z Gorokiem. No i dobra, jednego typa mamy z głowy. Craig też się zgodził, żeby chciał. No i w sumie ktoś jeszcze chciał, ale nie wiem kto. Masakra. Musiałabym... Craiga już żeśmy ogarniali do tego, nie? Może Geralt by chciał? No raczej nie chciałby. Wiecie co? Zerknę sobie szybko na solucję, póki mogę. I w sumie tak. Zastanawiam się bardzo, dokąd moglibyśmy się udać. Musimy iść do portu, bo tam mamy trochę rzeczy do załatwienia. Musimy iść też do klasztoru. I mamy też parę questów w ogóle do zrobienia. Także no, kurde, powiem wam, że nie wiem. Jakiś plan pod koniec ostatniego odcinka miałam, ale w sumie już nie mam. Co jest trochę zabawne. Ale tak jakoś po prostu wyszło. To są zadania na rozdział pierwszy i to są klienci dla Goroka. No to szukamy. Powinno się udać za niedługo to znaleźć. A jeszcze na farmę Karla mieliśmy iść i na farmę Orina. To jest po prostu, powiem wam, dramat. Przydałby nam się Kilow, więc wypadałoby iść może do miasta i Kilow kupić. Dzięki temu moglibyśmy to zadanie dla ślepca zrobić. Ja chyba minęłam tych klientów, chyba że oni są niżej. Kurde, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Możliwe, że są niżej. Tak, tu jest port. Zaraz zobaczymy. Sorry, że ja to tak robię bez cięcia, ale w sumie myślę, że mamy całkiem sporo możliwości, więc możemy to sprawdzić. Klienci dla Goroka. Podobno Flint mógłby chcieć iść na naukę. Co jest trochę dziwne, bo z nim rozmawiałam i nie wykazywał takiej, no, jakby chęci. Ale zobaczymy, zajrzymy do niego. Może jakimś cudem nagle nabrał chęci i będzie chciał. Chciałbyś nauczyć się walki dwuręcznym orężem? Gorok ci w tym pomoże. Mój fikuśny toporek raczej nie zrobi wrażenia na orku. Co innego, jakiś konkretny topór. Udam się do niego, jak tylko będę miał czas. Dzięki za poradę. Dobra, czyli mamy.
Czy ja zejdę sobie tędy i się nie zabiję? Nie wiem, mam nadzieję. Bardzo ryzykuję teraz. Ale teraz możemy zrobić questa, bo zapłacimy tylko stówkę za to. Co do zapłaty za naukę. Tak, co z nią? Masz przy sobie pieniądze? Trzymaj, oto ustalone 100 roperi. Dobra, czyli wykonaliśmy dzięki temu zadanie. Mamy to już w takim razie z głowy. I teraz tak, przejrzyjmy na szybko dziennik, bo ja to tak zrobiłam przed odcinkiem, że kurde wcale. Poszukiwany to odpada na pewno, Kasanowa też. Ślepiec, potrzebujemy kilof. Dostawa mąki to jest orin, przepis na gulasz to jest... O, to było w krepie też, czyli w sumie w tym samym miejscu co ślepiec. Duk Siergieja to jest orin, tak jak dostawa mąki. Rozleniwiony złodziej. To do klasztoru musimy się udać. Topór Unara to jest w okolicy, ale boję się, że sobie nie poradzę z taką ilością dzików. No i tutaj te pokazy siły i tak dalej to już są rzeczy to trochę trudniejsze. Dlatego myślę, że na razie znajdziemy naszego zioma, który nas tu przyprowadził, chociaż boję się, że on gdzieś wybył, niestety. Bo on po teleportacji, jest taki z nim problem, że potem go nigdzie nie ma. Prześpimy się do 12, więc jest szansa, że wtedy go znajdziemy. On zanim wróci na swoje miejsce, gdzie powinniśmy go szukać, to trochę czasu mija. Uwe, Ortan... No i Ardam wsiąkł, nie? On kiedyś był tutaj na arenie, tak jakby sobie stał. Bo go widziałam w tym miejscu. Przynajmniej stąd kiedyś wychodził. Ale nie dzisiaj. Tu jest kort. Kurde, oni chodzą po tych różnych miejscach. A może tu jesteś? Nie ma go. Cholera, bo ja bym bardzo chciała wrócić do miasta. I tam cokolwiek zacząć robić w ogóle. Tylko jest problem, bo nasz ziomo gdzieś zniknął. Dobra, spróbujmy go jeszcze znaleźć na dole. Możliwe, że gdzieś tutaj się szwenda. Chociaż kurde, nie widzę go nigdzie. Bardzo słabo, bardzo słabo. Masakra, no chciałabym już iść stąd. No i nie ma go. To jest teraz. A nie macie tu przypadkiem? Nie macie. Albo tu też cię nie ma. Tutaj też go nie ma. Czemu Ortan się na mnie spluł? Nie mam pojęcia, ale wychodzi na to, że musimy trochę... Czy to jest... Nie, to jest Ortan. Czy on się na mnie rzuci z powrotem? Nie. Dobra. Kurde, gdzie jest mój ziomal? Ja pierdzielę. Mogę stąd iść? Szlaja się gdzieś typ i nie da się go znaleźć. Teraz będziemy pół dnia go szukać, nie? To bardzo niefajnie, bo zależało mi, żeby sprawnie nam to poszło, a już 10 minut odcinka mamy w sumie w plecy. Ojejku. No bo przyszłam z nim tutaj, nie? Wiecie co, to w takim razie idziemy na piechotę. Bo mniej więcej wiemy, jak dotrzeć na... do miasta w sumie. W miarę. Ja bym wolała sama nie chodzić, ale w sumie mamy drogę wyczyszczoną. Tylko kurde, przecież ten typ potem, jak będę chciała tu wrócić, to go nie będzie w mieście. Kurde, powiecie co, bo mnie to właśnie powstrzymuje, bo potem jak będę w mieście i będę chciała przyjść do wolnego obozu, to trzeba będzie biec na piechotę, bo naszego ziomala nie będzie. On powinien być w sumie tutaj, ale go tutaj nie ma. Wiecie co, okiemnijmy się do rana, może się znajdzie chłop.
Chyba, że się zbagował, ale no to byłoby już naprawdę... Chodź tutaj. Chodź tu, bo ja cię potrzebuję. Nie wiem, gdzie ty łazisz. Możesz mnie zabrać do miasta. Dobra, jesteśmy w mieście. Ten mi oczywiście da coś. Skórzany mieszek, który pewnie będzie pusty, znając życie. Ale możemy zerknąć. W ogóle mam pierścień ochrony, więc sobie załóżmy. Mam też parę skór do sprzedania. Nic tu nie ma, no oczywiście. Wiecie co, idziemy po skóry może sprzedać. Bo troszeczkę ich mam. A to będzie już jakiś kolejny zastrzyk gotówki. I trzeba będzie kupić kilof. Ja bym nie chciała ukraść przez przypadek czegoś, dlatego mam nowe skóry. Skóry wilka i dzika. Ok, za jednego dzika jest 15 roperi. W miarę to nawet działa. A co z tymi przepełnionym obozem? Gdzie my jeszcze mamy się udać? 2000 bochenków chleba od Karla. Kamieniołom to rzeźbione kamienie. Wieland, dolna dzielnica. Do Jurgena po 2 stosy tych i do portu. A to do Orina nie mamy iść? Nie mamy. To wiecie co, jeszcze skoczymy do Jurgena w takim razie. W sumie tak naprawdę, to moglibyśmy się udać w stronę portu. Ale pobiegłam super zajebiście, naprawdę. A ty nie masz przypadkiem właśnie kilofa? Masz, potrzebuję jednego kilofa. To wiecie co? To chodźmy z nim. Pójdziemy do tego krepa, bo tam mamy 2 questy do zrobienia. A to jest niedaleko. No i trzeba będzie załatwić jak najszybciej te towary. Wiecie, na razie też nie chcę kupować szpady, mimo że mnie na nią stać, właśnie z tej przyczyny, że to nie są moje pieniądze. I potem może być problem zdobyć to, co chcemy, nie? Dobra, teraz pytanie, gdzie był krep? Tu jest w ogóle ta grupa mnichów, którzy sobie idą. Z nimi możemy iść też na polowanie. Tu mi zaczynają... Idę stąd, bo mi zaczną klepać expa. Wybijać. Teraz pytanie, gdzie był krep? Pamiętacie, gdzie był krep? Bo ja już nie pamiętam. No to bardzo niedobrze, że ja nie pamiętam. Tu jest wieża strażnicza, gdzie jeszcze żeśmy też w sumie nie byli. Tu jest w ogóle rzepa sobie tak luzem rośnie. Tu jest jakaś broń. Tu jest ligno. Tu jest, kurde, tyle rzeczy do obczajenia, żeby nam nie starczyło na to po prostu życia. Tu już doszłam w sumie na farmę. Polna poczwarka. Aha, bo to są duże i małe, dobra. Zaraz się okaże, że wrócimy do lasu, znaczy się do miasta całkiem. Bo ja nie pamiętam, gdzie był ten krep. Zaraz, mapa. Ta mapa mi nic nie mówi. Dobra, to najwyżej się przebiegniemy całą drogę z powrotem do miasta i po prostu skoczymy do Orina, bo tam będziemy mogli sobie odbić. W sumie. Czy ja już jestem pod murami miasta? Tak, jesteśmy pod murami miasta. Klasztor Asun, wolny obóz. Farma Orina. Nie, wiecie co, wracamy. Potrzebuję krepa. Tylko jak się tam szło? Gdzie był ten krep? Ja tam trafiłam w poprzednim odcinku i za cholerę... A, gdzieś tam w okolicy tego. Karla był, nie? Było coś. I tego kamieniołomu. Dobra, to już wiemy. Niepotrzebnie się tak bardzo cofłam. Ale to na luzie damy sobie radę wrócić. Bez problemów raczej. Szczególnie, że tutaj już jest farma chyba... Karla. A nie, to jest karczma Norberta. Dobra, ale to i tak nam dużo pomaga. Pójdziemy w stronę tego kamieniołomu. I to było gdzieś tam. Niedaleko.
Tu jest ten i teraz to było gdzieś tu. Ach, nauczenie się mapy to jest naprawdę dramat, nie? Tu jest Robert i teraz mapa. Tam coś jest po drugiej stronie. Boże, żebym ja pamiętała, co jest gdzie, to naprawdę. Tu nie byłam. I nie wiem, czy dobrze robię, pchając się tu. Co to jest? Kurde, nie namierzy mi, bo to jest schowane za krzakami. Tu jest kamieniołom. To już wiemy. Tu jest Unar, nasz ziomo. Musimy znaleźć jego topór. Tu jest wejście do tej jaskinki. Nie, tu jest krep. Dobra, to zajebiście. Dobra, mamy skarb ślepego mężczyzny i ogarniemy sprawy w krepie. Czy coś jeszcze z nim możemy? Nie możemy. Tu mamy też przepis do odebrania. Co tu robisz? Nie widać, pije piwo. Podejdź, poczęstuję cię. Okej, z tobą nic w takim razie. Z tobą też nic. Ojejku. Kim jesteś? Nazywam się De Niro. Jak ci się podoba ta karczma? Nie można powiedzieć o niej nic złego. Masz to wszystko, czego potrzebujesz. Piwo jest świetne i na pewno pozbędziesz się tutaj swoich pieniędzy. Czego jeszcze chcieć? Dobrze. Mark, gadałam. O, nowa twarz. Jeśli mogę się przedstawić, nazywam się Pascal. I jak już na pewno wiesz, możesz spróbować szczęście ze mną, aby zarobić kilka roperi na boku. Razem z bratem Morganem prowadzimy tawernę. Jeśli czujesz się głodny lub drapie cię w gardle, nie wahaj się iść do Morgana. Ale pozwól, że przedstawię ci wybraną przez ciebie grę. Przy odrobinie szczęścia wkrótce podwoisz swoją stawkę, a może nawet więcej. Uprawiasz hazard? Dokładnie, szanowny kliencie. Pokaż mi, jakie gry oferujesz. Ale rzeczywiście zdziwiłbyś się, nie można zdziałać z ręką pełną kości, sakwą żetonów i dwoma monetami. Obecnie mogę zaoferować dwie strony, śmieszna siódemka, 21 i naszą najlepszą kemarską ruletkę. Wyjaśnij zasady. Co ci interesuje? Okej, czyli tu mam możliwość zarobienia pieniędzy. Hej ty, zaczekaj, tak? Wyglądasz mi na takiego, komu nie brakuje złota. Potrzebowałbym parę monet. Mógłbyś mi jeszcze jakieś pożyczyć? Przysięgam, że jutro oddam. Ile? 100 roperi. Dlaczego niby miałbym ci dać złoto? Przecież cię dobrze nie znam. Kto może mi zapewnić, że nie uciekniesz z tymi pieniędzmi? Trafne pytanie jednak. Przysięgam w imię mojej zmarłej matki, a nawet w imię swojego ojca, że jutro o tej godzinie zobaczysz swoje złoto ponownie wraz z 20 roperi ekstra. Dobra. Jednak jutro dostarczysz mi 120. Jasne jak słońce, możesz mi zaufać. Możesz mi zaufać, nie mam takiego questa. Trudno. Najwyżej straciłam hajs. Co ty się tak patrzysz na mnie, człowieku? Hej, ty! Co wojownik robi w karczmie? Tutaj się ludzie są najlepsi, każdy ma swoje dziwactwa, ale to ich wyróżnia. Nigdy mi się tu nie nudzi, w każdym razie to miejsce mi odpowiada. Miałem dość stresu w ciągu ostatnich kilku tygodni. Zestresowany? O co chodzi? Byłem z grupą wojowników w poszukiwaniu bandytów atakujących dostawy żelaza Wulfgara. Szliśmy przez lasy i napotykaliśmy tylko potwory. Straciliśmy też ludzi, gdy napotkaliśmy trolla. Tu jest pełno bandytów, może coś wiedzą. Masz na myśli Sikara i jego chłopców? To przechwalający się drobni przestępcy. Kradną kurczaki, jeśli wiesz, co mam na myśli. Wszystko w porządku? Pewnie, ale jeśli dobrze mi czegoś, zacznie mi czegoś brakować, zabawię się, skontaktuję się z tobą. Do tego czasu trzymaj kilka roperii, kup piwo i zakończ dzień na spokojnie. Dzięki, wypiję za ciebie. Okej, ta rozmowa była dziwna. Okej, Pascal Ginaj. Witaj, kim jesteś? Nazywam się Ginaj, aktor i fletnista? Czy flecista? Co to za miejsce? Mała gospoda pośrodku lasu, nazywamy ją Krep. Egzotycznie, nie powiem. Z kim mam przyjemność? Możesz na mnie mówić Morgan. Prowadzę tę gospodę razem z moim bratem Pascalem. Co serwujecie?
Mogę ci zaoferować coś do jedzenia, ale jeśli chcesz zagrać, zajrzyj do Pascala. To już pewnie wiesz. Mam tutaj przepis od Johanna. A, pewnie chodzi o gulasz, daj mi to. Zgadza się, proszę o to onne. O to on. Ciekawe, wypróbuję go jutro z samego rana. Wiesz, to była długa droga i... Wiem, na pewno jesteś spragniony i chcesz, żebym ci jakoś wynagrodził, co? Masz dla mnie jakąś robotę? Nie, sami sobie z bratem świetnie radzimy. Niestety nie ma tu miejsca dla trzeciej osoby. Nie myślałem o pracy na stałe, bardziej o jakimś zleceniu. Zatem szukasz czegoś prostego, niech to pomyślę. W rzeczy samej jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Drwal Ligno pożyczył ode mnie pieniądze, całkiem sporo, jeśli mamy 4. Zamierzał spłacić dług w ciągu jednego księżyca, a minęły już 2. Zupełnym przypadkiem nie raczył się do tej pory pokazać. Zaczynam podejrzewać, że wcale nie chcę ich zwrócić. To może nieco utrudniać sprawę, jeśli wiesz, co mam na myśli. Oczywiście, odstąpi ci część roperii. Ile dokładnie? Kolosalne 200 roperii. Dobra, zajmę się tym. Gdzie znajdę Drwala? Natkniesz się na jego namiot zaraz po opuszczeniu farmy. Ruszam w drogę. Do zobaczenia. Pokaż mi dania. Przepis. Można mięso u niego kupić. Z tego, co widzę. Surowe mięso gęsi. Okej, okay, tu jeszcze mamy jakichś ludzi. Ivar, Bruno... Xylus. O, jest Sikar. Witaj, kim jesteś? Jestem Sikar. Wyglądasz na kogoś ważnego, powinienem cię znać. Niewielu mnie zna, większość ludzi mnie zna, nawet jeśli nie znają mojego imienia. Co masz na myśli? No cóż, jestem przywódcą szajki bandytów w tej części prowincji. Mamy ze sobą wiele udanych napadów. Brzmi interesująco. Powiedz mi o tym coś jeszcze. Cóż, co mógłbym ci powiedzieć? Trochę rabujemy, trochę napadamy. Głównie poblisko farmy. Jest wystarczająca, aby z niej wyżyć. A co do farmera, wkręciłem mu ostatnio jakąś historię z przeklęciem jego żony. On w to uwierzył. Tępy wieśniak. A, przebiegły z ciebie lis. W rzeczy samej, słuchaj, nie chciałbyś czegoś dla mnie zrobić? Zależy, o co chodzi. Znasz tego Drwala imieniem Ligno? Prawdopodobnie nie. Widzę, że nie załatwimy tego tak szybko. Idź do Morgana, będzie miał dla ciebie zadanie. Jak już je wykonasz, upewnij się, że Drwal wyląduje w zaświatach. Nie chcę niczego więcej. Wchodzisz w to? Możesz już uznać go za trupa. Życzę powodzenia. Przywódca bandytów na Asun? Nie przewodzę wszystkimi bandytami, przecież jest jeszcze Sajd. Sajd? Kto to? O, stary, z pewnością nie chcesz mi powiedzieć, że nigdy nie słyszałeś o Sajdzie, najsławniejszym bandycie ze wszystkich. Jestem w okolicy od niedawna. Zauważyłem. Kim jest ten Sajd? I miejmy to tak, są tacy, którzy twierdzą, że jest szefem bandytów. Ale to nie do końca prawda, są też bandyci, którzy nie podlegają Sajdowi. Tak jak ty? Tak, wolę robić na siebie, tym sposobem mam więcej swobody niż miałbym u Sajda. Są tu jeszcze jacyś inni bandyci? Bandyci są wszędzie, ale moi ludzie rządzą tą częścią Asun. Nie jest was tak wielu, tylko tych kilku obwieścił, których tu widzę. Ba, jesteśmy czymś więcej niż myślisz. Ale gdybym był tobą, nie szukałbym nas. To mogłoby stać się dość niewygodne. Ale gościa ma piskliwy głos. Ale ty tu nie pasujesz. Być może, ale twoja opinia obchodzi mnie nie bardziej niż kogokolwiek innego. Jesteś rekrutem? Zgadłeś, no to co tak rozdziewasz gębę? Pełno różnych bandytów i innych szumowin. Rekrut jakoś mi nie pasuje do tego towarzystwa. Ty też zaczynasz, dopiero co musiałem uciszyć jednego gościa, który kazał mi się stąd wynosić. Moje szkolenie wreszcie na coś się przydało, więc lepiej uważaj, co mówisz. Co cię tu sprowadza? Po prostu miałem już dość. Szkolenia były zbyt intensywne. Musiałem wstawać wcześniej każdego ranka i robić 50 pompek. A kto się nie zebrał z łóżka na czas, spędzał następną noc na dziedzińcu. Instruktorzy też potrafili sępić jak gobliny. To nie dla mnie. Przyniosłem się tutaj i zostanę, dopóki nie zapomnę, że w ogóle istnieję. Skoro tak mówisz... No dobra. Bruno? Co tam? Czego ode mnie chcesz? Porozmawiać? Ale ja nie chcę rozmawiać z tobą. Jeśli chcesz czegoś konkretnego, pogadaj z Sikarem. Okej. Okay. Przyjemne miejsce z tej tawerny. Cieszę się chwilą, bo szef rzadko nas tu zabiera. Masz dla mnie coś do roboty? Dopóki szef nie zmieni zdania, nie mogę ci nic powierzyć. Szef, o kim mówisz? O Sikarze, nie poznałeś go jeszcze, równy z niego gość.
Co tu robisz całymi dniami? To, co widzisz, siedzimy i zapełniamy swoje żołądki, pijemy i spędzamy miło czas. A poza? Szef mówi, że mamy wystarczająco roperii na kilka następnych dni. Dlaczego więc mielibyśmy coś robić? Wolimy zostać tutaj. No i dobra. No to co? No to chyba pogadaliśmy z wszystkimi. Przywódca szajki bandytów Sikar chce widzieć Ligno martwym. Otwarte karty. Dobra, no widzę, że mamy część zadań takich rozwiązanych w miarę. Teraz, żeby się nie pomylić, dokąd iść. Już się pomyliłam, nie tutaj na pewno. Dobra, cofamy się tu, ścieżynką. Okej, mamy skarb, mamy przepis zaniesiony. Tu jest Robert. W sumie byliśmy niedaleko Ligno, można by do niego skoczyć. Tutaj jest ta kopalnia, jakoby. Dobra, to idziemy tędy. W sumie moglibyśmy pogadać z Karlem, chyba nie. Okej, czyli trzeba iść to ogarnąć. W sumie możemy to zrobić. Tu jest, widzę, bardzo dużo ludzi. Kim jesteś? Hilde, żona Karla. Wybacz, ale nie wyglądasz za dobrze. Jesteś bardzo blada. Nie mylisz się, czuję się niezbyt dobrze. Mogę ci jakoś pomóc? Bez sensu. Jestem przeklęta, doprawdy? Tak, jestem pokornym sługą Adanosa. W takim razie z pewnością nie zrozumiesz. Źli ludzie rzucili na mnie klątwę. Jak to? Wezwali złe duchy, aby przeszyły moją niewinną duszę lub są w zmowie z Beliarem. Przecież wszyscy wiemy, że żaden z bogów nie może już ingerować w nasz świat. Może i są ograniczeni, ale mimo to się ukazują przez każdą żywą istotę. Nawet w roślinach jest część ich boskiej mocy. Kim byli ci ludzie? Bandyci przybyli do nas kilka dni temu. Wraz z nimi nadeszła ta klątwa. Dobra, to chyba trzeba z Karlem bezpośrednio pogadać na ten temat. Mam lekarstwo, które uwolni twoją żonę od klątwy. Opowiadaj. Dowiedziałem się o tym przepisie przez przypadek. Musisz go przygotować i jej podać. Co mam zrobić? Najpierw ugotować wodę z serafisem i mięsem, następnie ostudź ją w świetle księżyca, a następnie podaj swojej żonie. To zadziała? Tak, ale upewnij się, że twoja żona nie będzie wtedy spać. Dziękuję, weź to w ramach nagrody. To było tak proste. Tak jest, to było tak proste. Zobaczmy. Ślepca możemy ogarnąć. Duk Sergieja. To Orin, to też Orin. Złodziej to klasztor. Okolica, przyjęcie, szkatułka, strolowca, pokaz siły, otwarte karty, aha, to Ligno i to też Ligno. Dobra, to idziemy w takim razie w tę stronę. Wolny obóz, Asun, w sumie chyba dojdziemy z obu stron. Nie, musimy iść tędy. Bo idziemy w stronę tego namiotu właśnie. Tu jest Ligno. Tu mam, widzę, nawet sporo rzeczy. Warto by to było zabrać. Ma piłę. Super. Szkoda, że musiałam kupić kilof, bo jakbyśmy znaleźli kilof, to by było 1000 razy lepiej. Okej. Okay. Hej, co tu robisz? Gapię się w sufit, mając przy tym nadzieję, że zaczną się z niego sypać diamenty. Okej. Pracujesz dla kogoś konkretnego? No, dla wolnego obozu. Jest jeszcze miasto. Nie chciałoby mi się tam przechodzić. W tym rejonie nie mają nic do gadania, nawet gdyby chcieli. Poza tymi wieżami straszniczymi. Nie bierz ich na poważnie. Wulfgar je toleruje, ale nic więcej. Wulfgar? Szef wolnego obozu. Książę Albrecht jest nim nikim w porównaniu z nim. To nie musimy tego w sumie wiedzieć, bo
Wiemy o tym, czemu służą wieże. Do tej pory myślałem, że to buce z miasta każą wciskać kit o dobroczynnych właściwościach swoich wież. Musieli zrobić dla ciebie wyjątek. A dlaczego tutaj? Należy do wulgara, czyż nie? Prawdę mówiąc, nie. Należy do miasta. Jednak w praktyce wcale nie. W każdym razie Wulfgar nie widzi przeciwwskazań, aby miasto pilnowało dróg. To bywa kłopotliwe, a oni nas w tym wyręczają. Dlaczego by nie skorzystać? Poza tym i tak nic nie robią, nie powstrzymaliby nawet bandytów. Przysyła mnie Morgan. A tak, jakoś się dogadamy, co? Jasne, wystarczy, że dasz mi 200. Ale zrozum, to trochę skomplikowane. Pożyczyłem te pieniądze, bo byłem zadłużony. U kogo? To nie ma znaczenia. Najważniejsze, że nie udało mi się jeszcze zabrać całej kwoty. Mógłbym spłacić dług za ciebie. Naprawdę? Czemu miałbyś to robić? Powiedzmy, że ci współczuję. Byłbym wdzięczny. Dlaczego Sikar? Prawda, pogoda. Czego chcesz? Prosto z mostu? Drewno samo się nie porąbie. Dlaczego Sikar chce cię widzieć martwym? Co? Słuchaj, ja... Wiedziałam, że tak się to skończy. Chyba nie chcesz mi zrobić krzywdy, prawda? W taką piękną pogodę. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co? Jakie? Czym mu zawiniłeś? Dlaczego chcecie dorwać? Nie zrobiłem nic złego. Gadaj, ale już. Dobra, pracowałem dla niego. Byłem jednym z jego ludzi. Z początku kradliśmy trochę owiec. Z czasem Sticker stawał się coraz bardziej bezwzględny. Chwalił się nawet, że wmówił temu właścicielowi, że jego żona umrze. Nie mogłem już dłużej się temu przyglądać, więc się pożegnaliśmy. I myślałeś, że kilka kroków dalej będziesz bezpieczny? Nie przypuszczałem, że zechce zesłać mordercę. Więc chcesz mnie zabić? Oczywiście, że nie. Kamień serca. Ale na twoim miejscu poszukałbym jakiegoś bezpiecznego miejsca. Mam nadzieję, że Triss i jego myśliwi zechcą mnie przyjąć. Może tam się kiedyś spotkamy. Po prostu powiedz Sikarowi, że mnie zabiłeś. Ja stąd idę. Dobra. Otwarte karty. Dobra, zróbmy zapis. W sumie typ nic nie zrobił. Ale może byśmy go pobili? On jest lepszy w walce niż ja. Ma wojownika w broni. Ja mam taktykę na takich tych. Całkiem niezłą, ale... Aktualnie mi to chyba nie wyjdzie. Biorąc pod uwagę, że trochę spartoliłam na początku. Nie no, bo wiecie, chciałabym wiedzieć, czy on ma w ogóle hajs, bo w sumie jakby miał, to moglibyśmy coś z tego mieć. Prawda? W sumie wiecie co, zobaczymy dokąd on pójdzie, bo on mówił o jakichś myśliwych, a możliwe, że tam będzie coś na przykład do zrobienia z tą szkatułką z trollowca. Bo... Mieliśmy szukać jakichś takich myśliwych, drwali. A obóz Trisa, to mi się nie wydaje, żeby to był jakiś, który znamy. Dlatego bym za nim po prostu polazła. I zobaczyła, dokąd on tupta. Co prawda, pewnie nam to chwilę zajmie. Ale chyba będzie warto. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Dobre pytanie, dokąd on w sumie zmierza? Triss. No bo na pewno jak żeśmy wtedy byli... Chyba, że on idzie do tego obozu... Dobra, spierdzielam stąd. W sumie to nie wiem, dokąd on idzie. Mało mnie to interesuje.
Ogarniemy na pewno jeszcze temat kiedyś. Znowu jesteśmy praktycznie przy mieście. Czy mi się to podoba? Nie za bardzo. Obiecałam, że jego dług spłacę. Moje fundusze się wyczerpują. Dobra, no robimy to w imię zadań, nie? Trzeba wbić jakiś kolejny poziom, a jest ciężko z tego, co widzę. Także trudno. Idziemy w takim razie. Tu jest ta faremka. Tu jest jeszcze w sumie wieża strażnicza. Też coś by wypadało się tutaj zająć, jeżeli o tą wieżę chodzi, ale może nie teraz. Teraz, żeby dobrze iść. Gdzie ja chciałam iść? Do krepa, nie? To tędy. Tutaj mamy jeszcze też dużo do załatwienia. Widzę, że Karl sobie założył kapelutek. Zarąbiście. I teraz pytanko, żebym się znowu nie pomyliła. Tutaj chyba, nie? Czy nie tu? Nie tu. Tu była ta druga jaskinia. W sensie ta, gdzie są złoża. A my szukamy innej. My szukamy gdzieś tutaj. O, właśnie tu. Ojejku, idzie się zgubić. Dobra, idziemy w takim razie do Morgana. Chcę spłacić dług Ligno. Doskonała wiadomość, pewnie musiałeś się nieźle natrudzić, żeby go przycisnąć. Pewnie nigdy bym nie zobaczył tych pieniędzy, gdyby nie ty. Zasłużyłeś na królewiaka, bez dwóch zdań. Coś mi mówi, że w trakcie następnej gry z Pascalem dopisze ci szczęście, szanse powinny przemawiać na twoją korzyść. Mam nadzieję, stary. I teraz do Sikara. Facet gryzie piach. Cudownie, dobra robota, weź to w nagrodę. Skoro nam pomogłeś, udzielę ci pewnej porady. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, po prostu pójdź do farmera i wmów mu, że jego żona umrze. Wprowadź zamęt w ich umysłu. Jak widać, nie jestem takim złym gościem, po prostu bawię się ich przesadnością. Masz coś do roboty jeszcze? Jesteś pracowitym facetem. Ja nic dla ciebie nie mam, ale zapytaj któregoś z moich chłopców. Zawsze mają coś do zrobienia. Jeśli posuną się za daleko, po prostu uderz ich w twarz. Rozumiem. Sikar powiedział mi, że dzięki tobie nasz problem zniknął. Pozbyłeś się go, byłoby bliższe prawdzie. Bardzo możliwe, wykonałeś kawał dobrej roboty. Miałbym dla ciebie zadanie. Oczywiście sowicie cię wynagrodzę. Co to za praca? Potrzebuję niezawodnego posłańca. Mogę ci zaufać? Jasne. W porządku, chcę, abyś doręczył mojemu przyjacielowi tę wiadomość. Ma na imię Furax, ale pod żadnym pozorem nie możesz jej przeczytać ani nikomu pokazać. Oczywiście nie, byłaby to twoja jedyna przesyłka. Jeśli się zgodzisz, będzie więcej zleceń. Co będę miał z tego? Brzęczące roperi. Dobra. Zgadzam się. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Weź tę wiadomość, a teraz ruszaj w drogę. Superowo. A ty coś chcesz, na przykład? Jest coś do zrobienia? Coś by się znalazło. Przyniosłeś Morganowi przepis na gulasz. W rzeczy samej. Morgan powiedział mi, że potrzebuje mięsa na gulasz. Mięsa na gulasz, ale nie zwykłego. Chcę baraniny, najlepiej świeżej. Już dawno zarżnąłbym jedną z tych owieczek, ale szef nie pozwala mi się stąd ruszać. A więc chcesz, abym zabił owcę? Nie, idź na farmę i ukradnij jedną z owiec. Jak już ją weźmiesz, przyprowadź ją do mnie. Jak niby mam uprowadzić owcę? Wymyśl coś, nasz szef z pewnością by coś wymyślił. Rusz głową, pogłaskaj ją czy coś. Skąd mam wiedzieć? Z której farmy? Z tej, którą rządzi ten przesądny farmer. A co będę mieć z tego? Roperi? Brzmi świetnie. Szef zawsze opowiada, że nikt nie potrafi oprzeć się roperi. Ruszam w drogę. Bardzo dobrze, umieram już z głodu. Okej, czyli mamy pracę dla bandytów. Aha, Bruno już mi dał questa. Dobra. Tutaj już chyba na razie nic nie ma do zrobienia. Tu jest De Niro. Oczywiście. Czy tu było gdzieś jakieś łóżko? Bo De Niro mi obiecał pieniądze. I może fajnie by było się za tymi pieniędzmi przespać, nie? Dobra, prześpimy się do następnego dnia.
I jeszcze do następnego może. No i dobra, i teraz zobaczymy. A, to ty chciałeś mi w czymś pomóc, nie? Możliwe. W takim razie miałbym coś dla ciebie. Jak już mogłeś zauważyć, nie przelewa nam się, jeśli chodzi o kobiety w obozie. Chcę, abyś jakąś tu przeprowadził. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. Weź te roperi. Mogą ci się przydać. Dlaczego sam nie pójdziesz do burdelu? Ja nie. Póki co tu zostanę i pozwolę workom życia do mnie trafić. Okej, przeprowadzę ci jakąś panienkę. Faceci jednak rozumieją swoje potrzeby. Obrzydliwe. Siema, Daniro. Czemu nie mogę z tobą gadać? To Deniro mi kasę wisi, nie? Czy ktoś inny? Czy to był Daniel? Mark? Często tu siedzisz? Zazwyczaj codziennie. Ciągle trzymam się nadziei, że jeszcze spotka mnie szczęście. Szczęście? Nie uważasz, że jest to nieodpowiednie miejsce, by... O czym ty w ogóle myślisz? Chodzi o pieniądze. Kiedyś uda mi się zgarnąć wielką wygraną i ułożyć sobie życie. Co pogrywasz? Próbowałem już wszystkiego. Jednak najczęściej grywam w ruletkę. Wydaje mi się, że jestem blisko, by rozgryźć tę grę. Musi być jakaś sztuczka, która doprowadzi mnie do samych wygranych. Mianowicie? Chyba nie sądzisz, że powiem to pierwszej lepszej osobie. Myślisz, że ktoś by w to jeszcze grał, gdyby każdy zaczął wygrywać? Pascal? Wiecie co, to źle wróży, skoro nie pamiętam, kto mi wisi w ogóle pieniądze, nie? To bardzo źle... no, wiecie, wychodzi. Dobra, mamy parę rzeczy. Sporo mamy do zrobienia w sumie w mieście. Więc myślę, że spróbujemy wrócić do wolnego obozu. I weźmiemy się z naszym ziomalem. Zabierzemy z powrotem. Tędy, może tędy wyjdziemy. No, powiem szczerze, że sporo tego wszystkiego tutaj do zrobienia jest. Jeszcze cała farma Karla, cały port, Boże, no ja nie wiem. Zanim my zmienimy rozdział, to będzie dramat. Ale prawda jest taka, że mogłabym się już przyłączyć do jakiegoś obozu i wtedy na pewno byśmy zdobyli lepszą zbroję. Tylko, że zanim, to na pewno trzeba by było iść do klasztoru, bo dla klasztoru też możemy wykonywać zadania, takie typowo, wiecie, na dołączenie. I jak ja bym teraz już dołączyła do wolnego obozu, to te zadania by nam przepadły. Dlatego wypadałoby, kurczę, tam do klasztoru iść, może w kolejnym odcinku. Chociaż no, chciałabym też wyczyścić ten dziennik, póki mogę. Po co ja tu przyszłam? Aha, po naszego ziomala, który pewnie się zgubił. Wow, tym razem jesteś na wyciągnięcie ręki. Gdzie możesz mnie zabrać? Oczywiście, że do miasta. Gdzieżby indziej. Jest kolejny dzień. I teraz tak. Musimy iść na pewno do dolnej dzielnicy i myślę, że zaczniemy od niej, bo nie przychodzi mi nic do głowy, co by było do zrobienia w górnej. Wiecie, to zróbmy jakiegoś save'a, bo dawno nie robiłam. A stałego to w ogóle nie robiłam dzisiaj ani razu, więc też zróbmy stały zapis. No to tak, do Krepa raczej nie będziemy jeszcze dzisiaj szli z powrotem, z tą dziunią z burdelu, bo mi się nie chce. A zajęcie nie będzie pewnie szybkiej podróży wcale. Mieliśmy iść do ślepca i mieliśmy iść do Furaksa. Proszę bardzo. Mam wiadomość od Bruno. Wiadomość od Bruno? Dawaj ją, trzymaj. Pieczęć jest nienaruszona, dobrze. Będziesz musiał zapamiętać moją odpowiedź dla Bruno. Co mam mu przekazać? Powiedz mu, że będę działał zgodnie z planem. Problem musi zostać szybko zażegnany. To wszystko? Tak, a teraz już idź. Dobra, co my tu mamy jeszcze? W dolnej dzielnicy do zrobienia. W sumie mamy jeszcze... typowo tego ślepca.
Ale grę ścięło, już myślałam, że ją wyrzuci, nie? Siema. Mam twój mieszek. Wspaniale, daj mi go. A tak, skóra zębacza. Tak dużo... Co z moją nagrodą? 20 wezmę. Jesteś w porządku. Niebawem się odezwę. Niestety czasami jest tak, że wiecie, jakiś dialog dąży przeczytać, kliknę, po czym okazuje się, że przeklikałam jakiś środkowy. Ale chyba zrobiliśmy dobrze i jest git. Okej, okay. Wiecie co? Skoczymy do Drwali po drewno, bo mamy do odbioru, a jeszcze u nich nie byłam. Chyba nie byłam. Nie pamiętam. Oj, nie pamiętam kompletnie. Ale by się przydało. Zerkniemy, przy okazji zobaczę, czy tutaj jest ligno, bo możliwe, że tu jest, a mi się pomyliły po prostu obozy. Jest to możliwe. Staż mnie przysłał, co tam? Potrzebuję 2 pakietów desek. 200 roperii, możemy działać. Proszę bardzo, 200 roperii. W porządku, oto deski. Ja już się nie będę jakoś bardzo się starać, bo to nie ma sensu. Czy to był Tris? Tak, czyli tutaj będzie ligno. W takim razie dobrze, że za nim nie poszłam, bo byśmy zmarnowali trochę czasu. Czyli w sprawie przepełnionego obozu został nam już tylko port. Farma Karla żeśmy byli. Kamieniołom zrobiony. Dolna dzielnica Wieland jest. Jurgen jest. Na koniec pozostaje mi wizyta w porcie i u Izere 50 ryb. Droga do portu jest tu. Jakbyśmy sobie zerknęli na mapę. Trzeba iść w dół, jeszcze dosyć solidny kawałek. Także na razie na pewno odmówię. Bandycki posłaniec. To musimy wrócić do Krepa. I musimy zabrać przy okazji lasencję ze sobą. No tak widzę, żeby wbić poziom, to nie obejdzie się bez włożenia w las, nie? Ale na razie nasze umiejętności tak trochę... No nie za bardzo, dlatego skupiamy się na questach, niestety. Ale jeszcze będą odcinki, gdzie będziemy kupę biegać po świecie, podejrzewam. Jeszcze nie teraz, ale będą. Na razie głównie questy. No i do klasztoru wypadałoby iść. Okej, tu już ogarnęliśmy. Wiecie co, to weźmiemy tą dziewuchę. W sumie. Mam pewien problem pokroju. Mój przyjaciel upatrzył sobie jedną z swoich dziewczyn. Mów od razu, że chcesz iść z lupią na dół. Nie to mam na myśli. Pomożesz mi, czy mam szukać gdzie indziej? Powoli, spokojnie, spełniamy tu każde życzenie, jednakże wizyty domowe są nieco droższe. Ile to by kosztowało? 300 roperii. Ty pijawko! Spokojnie, jeśli przeprowadzisz mi lupię w jednym kawałku, dostaniesz 150 z powrotem. W każdym razie 300 albo spadaj. Dobra, masz. Którą mam zabrać? Lupię. Tylko upewnij się, że wróci cała. Jest moim najlepszym towarem. Nie martw się, poradzę sobie. Co słychać? Mogę ci jakoś pomóc? A co masz do zaproponowania? Wszystko, o czym tylko pomyślisz, jeśli chcesz, mogę tej nocy być twoją Luthien, a ty moim Berenem. Albo twoją niewolnicą, to zależy od ciebie. Przyda mi się chwila relaksu. Cieszę się, tylko nie zapomnij najpierw dogadać się z Mentulą. Chodź ze mną. Zaczekaj, daj mi się przebrać. O kurde. Ubierzesz się? Niemożliwe. Nice. Co mówiłaś o Berenie i Luthien? Nie pierwszy raz słyszę te imiona. Nie mów, że nigdy o tym nie słyszałeś. Pochodzę z kontynentu Lalwani. Tak myślałam, ta zakochana para to niemal legenda na tej wyspie. Nie wskroś romantyczna historia poza zakończeniem. Możesz opowiedzieć mi tę historię? O, czyli ci na tym zależy? Nie jestem za dobra w opowiadaniu bajek, ale Natalie z miłą chęcią poudaje twoją matkę. Nie jestem pewien, czy tego właśnie chcę. Po prostu historia mnie interesuje.
Cholera, myślisz, że gdzie jesteś? W bibliotece? Nawiasem mówiąc, teraz jest czas na podjęcie decyzji. Mentula nie lubi, kiedy rozmawiam z klientami. Patrzy na mnie. I jak zejdziemy na dół? Laska, nie zejdziemy na dół, bo ty idziesz ze mną. O, szczurek przy okazji. Dobra, moi drodzy, zakończymy tutaj. W kolejnym odcinku wrócimy do krepu. Zajmiemy się tymi zadaniami dla bandytów. I myślę, że zaczniemy też powoli działać na farmie Karla. Bo tam też pewnie będzie sporo zadań. Chociaż nie ukrywam, że chyba wolałabym najpierw iść na farmę Orina. Bo tam mamy dwa zadania do zrobienia. Czyli duch Sergeja i dostawa mąki. Także moglibyśmy się tym w sumie zająć. No ale zobaczymy, bo kurde, tych zadań jest dosyć dużo. I się nie kończą, tylko piętnują. Ach, zobaczymy. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. I co? I to tyle ode mnie. Słyszymy się już w kolejnym odcinku jutro. Dzięki i cześć!